postanowił podczas jednego z szabatów wjechać ostentacyjnie do Jerozolimy. Kiedy wszyscy siedzieli w świątyni, on wjeżdżał w proroczym geście do Jerozolimy. Zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: Błogosławiony, który przychodzi jako Król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do Niego: Nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając, rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Błogosławiony, który przychodzi jako Król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. Błogosławieństwo do naszego życia przychodzi poprzez świadomość tego, kim jesteśmy. Jezus na krzyżu Golgoty stał się przekleństwem, aby się odziedziczyć całe błogosławieństwo Abrahamowe. Ale żebyś realnie korzystał z tego, co stało się na krzyżu Golgoty, musisz wiedzieć, kim jesteś. To świadomość twojej tożsamości, ona powoduje, że błogosławieństwo przychodzi do twojego życia. Świadomość twojej tożsamości. Błogosławiony, który przychodzi jako Król. Świadomość bycia Królem, ona powoduje, że błogosławieństwo jest odbierane przez twoje życie w sposób realny, a nie enigmatyczny. Błogosławiony, który przychodzi jako Król w imieniu Pańskim, nie jako Król na poziomie humanistycznym. Tu nie chodzi o to, że jesteśmy wyjątkowi. Tu chodzi o to, że jesteśmy w Chrystusie. I jako ludzie w Chrystusie prezentujemy Króla. I musisz mieć świadomość, że jesteś Królem jak twój Król. Wtedy na niebie jest pokój i chwała na wysokościach. Co się dzieje wtedy, kiedy chrześcijanin ma głęboką świadomość, że jest Królem w Chrystusie Jezusie? Całe niebo mu dopinguje. Niebo nie dopinguje ludziom, którzy mają o sobie złe mniemanie. To jest bzdura, że Bóg jest Bogiem ludzkich potrzeb. To głupota stara jak grzech. Bóg nie jest Bogiem ludzkich potrzeb. Bo Bóg daje temu, komu zostało dane. A odbiera temu, który nie ma nic. To w ogóle jest niesprawiedliwe, wiecie o tym. Nie ma takiego Boga, który zabezpiecza ludzkie potrzeby. Jest Bóg, który mówi tak: oddałeś mi swoje życie, jest ser. Kim jesteś? Rozpoznaj siebie. Jeżeli jesteś w twojej mentalności królem, to będziesz miał królewskie życie. A ja się do tego dołożę całą potęgą nieba. Tylko królowie mają królewskie życie. Tylko ludzie mający świadomość bycia Królem w Chrystusie Jezusie mają królewskie życia, a Bóg dodaje do tego całe niebo. Już masz. Kiedy będziesz dzisiaj modlił, powiedz: Panie, jestem Królem. Ja nie jestem byle kim. I tu nie chodzi o mojego zewnętrznego człowieka, ale chodzi o to, kim ja jestem w Chrystusie. Ja jestem Królem. I jako Król chodzę z podniesioną głową. Jako Król chodzę wyprostowany. Jako Król decyduję. Jako Król wiem,
jako król potrafię, bo w Chrystusie Jezusie jesteś jak On, błogosławiony, który przybywa jako król w imieniu Pańskim. Ten błogosławiony, ten szczęśliwy, ten szczęśliwy, a nie ten, który pół życia kwitnie przed Bogiem i mówi: pomóż mi znów, i pomóż mi znów, i pomóż mi znów, i pomóż mi znów, i mijają kolejne lata, i dalej sobie nie radzę, i nie potrafię, i nie potrafię, i nie potrafię. Bóg pokazuje ci twoje serce. Spójrz na siebie z Jego perspektywy. Ja jestem królem. Myślę jak król, żyję jak król i zachowuję się jak król. Faryzeusze, religijni ludzie, którzy byli w tłumie, mówili: zgroń ich, bo oni mówią do ciebie królu. Diabeł zawsze będzie do ciebie mówił: nie czyń z siebie króla. Bądź, jak należy, zwykłą myszą podmiotką. Siedź, zamknij, ryj i wegetuj. Tak będzie do ciebie mówił diabeł. On nienawidzi tego, kiedy ty rozumiesz, że jesteś królem. On nienawidzi. On mówi: nakaż swoim myślom, aby zeszły do parteru. On będzie tak mówił przez całe życie do nas. Ale jest ważne to, czy ty go zdominujesz, czy pozwolisz, żeby on ciebie zdominował. Kiedy będziesz dzisiaj się modlił, to módl się z perspektywy bycia królem. Z perspektywy bycia królem. Spójrz na Jezusa, który wjechał do Jeruzalemu podczas imprezy religijnej. On wjechał do Jeruzalemu jako król. Jako król. Nie jako byle kto. A dzisiaj ty w nim jesteś. Odnajdź to w sobie. Ojcze, my wywyższamy ciebie za to, że ty dałeś nam panowanie w Chrystusie Jezusie. Że uczyniłeś nas. Ojcze, potężnymi w imieniu Jezusa. Ojcze, to nie jest nasza stara natura, bo nie żyjemy już my, ale żyje w nas Chrystus. A nasze obecne życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który nas tak umiłował, że wydał za nas samego siebie. Ojcze, uwielbiamy ciebie! Jezus!
jak ty zmieniłeś mnie. Jestem z tobą, swój lubię mnie. Rozwalił mnie swój i teraz chcę ogłosić. Jak zbawiłeś mnie, jak mój rodzinny dom, jak ja poznałam cię. Thank you.
bawiłeś mnie. Jak można krzyknę to, jak ja poznałem cię. Jak ty zmieniłeś mnie i odtąd jestem z tobą. Twój duch wypełni mnie, rozpalę ogień swój. I teraz chcę ogłosić, jak bawiłeś mnie. Jak można krzyknę to, jak ja poznałem cię. Jak ty zmieniłeś mnie i odtąd jestem z tobą. Yeah.
Yeah.
Jezus, Panem jest. Chwała.
Tobie chwały i cześć, siedzący na tronie. Błogosławieństwo i moc niech weźmie baranek. Niech Tobie chwały i cześć, siedzący na tronie. Błogosławieństwo i moc. Szakorowo, 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 szakorowo
Twoje imię.
innego. Ty, tylko ty. Mój Jezus. Ty. Thank you.
Jesteś najwyższy, Panie Bóg.
Thank you.
Thank you.
wracam ciągle myślami do tego, czy droga, którą idziesz, jest prawidłowa. Ufaj w modlitwy, które zanosisz. Fundament, który uznałeś do swojego życia, jest stały i pewny. Nie podważaj go w swoim umyśle. Zadawaj wciąż tych samych pytań, czy dobrze robię, czy prawidłowo. Droga twoja jest stała i kroki twoje muszą być pewne. Słowo Boże mówi, że dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. Dom buduje się mądrością. Człowiek mądry nie podważa to, w co raz uwierzył. W coś raz uwierzyłeś. Postawaj na tym mocno. Nieważne, że dzisiaj możesz nie mieć tego w swoim doświadczeniu. Nie musisz zawsze mieć takiego samego natężenia doświadczenia. Gdy się modlisz o coś z wiarą, to twoje modlitwy są wysłuchane. Bo tak mówi prawda Boża. Jeżeli robisz coś tak, jak mówi prawda Boża, to nie poddawaj tego wątpliwości. Nigdy. Bóg mówi, kroki twoje muszą być pewne. Pewne. Praktykowana wiedza. Jeżeli coś wiem, co jest prawdą i wprowadzam to w życie, to to musi działać. Musi. Ale nie mogę tego podważać. Podważam tego, w co wierzę. Nigdy. Słowem, czynem, ani żadnym zachowaniem. Nie podważam tego w myślach. Postanów, że kroki twoje będą pewne. Ustawicznie w swojej głowie do fundamentalnych prawd i zastanawiam się, czy to na pewno tak. Bo to są duchy niedowiarstwa, to demony. Dziura w środku. Człowiek nie wie, jak ma postępować. To jest atak głupoty. Głupota to jest. Na tym stoi cała plejada duchów. Człowiek mądry. On jest pewny tego, w co uwierzył wcześniej. Jest pewny tego, co się modlił. Nie mierzy wszystkiego
miarą doświadczenia, które było kiedyś. Nie mogę zrobić dla ciebie.
ludzie są gotowi. Muszą tam pójść. To proste rzeczy. Rozumiecie? Znam zasady Boże. Nie biorę na siebie odpowiedzialności, która do mnie nie należy. Ale jestem zawsze gotowy w ramach prawdy Bożej działać. I moje życie jest proste. To proste życie jest. Moje kroki są pewne. Ludzi cholera bierze, kiedy widzą, że kroki Twoje są pewne. Zarzucają Ci arogancję i pychę. I mówią, że nie mogą się z Tobą porozumieć. Chcę, żebyś zrozumiał, że kroki Twoje muszą być pewne. Tak się chodzi z Bogiem. Nieważne, że to są rzeczy duże czy małe. Chaos. On powoduje, że w środku powstają takie dziury w Tobie. Nie wiesz, co robić. Nie wiesz, co działać. Nie wiesz, co powiedzieć. Nie wiesz, jak się zachować. Najczęściej się pojawia słowo nie wiem. Taki jestem skupiony w tym życiu. A Słowo Boże mówi, niech kroki Twoje będą pewne. Jak stawiasz nogę, to stawiasz nogę. W sprawach małych i dużych. W codzienności i w każdej formie służby. Módl się tak do Boga. Powiedz, Boże, ja decyduję się, że kroki moje będą pewne. Będę wierzył w moje modlitwy. Będę wierzył w fundament, który jest położony w moim życiu. Ja będę wierzył. Nie będę 1000 razy sprawdzał, czy drzwi są zamknięte. Nie będę, bo to jest obsesja. Nie będę tak robił w życiu. Nie będę ciągle wracał i się zastanawiał, czy ja mam dobrze, czy ja prawidłowo chodzę. Bo nie wiem, bo nie wiem, bo nie wiem. Duch Święty jest w Tobie. Kroki Twoje mają być pewne. Coś Wam powiem. Jeżeli jest cokolwiek niepewnego w Twoim życiu, uznaj to dzisiaj za opresję demoniczną. Jesteś opresjonowany w tym miejscu. Tam, gdzie nie masz 100% pewności do czegokolwiek. Albo 100% pewności, albo demon. Albo 100% pewności, albo gdzieś jest demon. Rozumiesz to? Albo 100% pewności, albo gdzieś jest demon. Nie robię dziś nic, czego nie jestem pewny i nigdy nie zrobię. A nie, spróbujemy. Wrócimy znowu, przeanalizujemy, czy my dobrze wierzymy ostatnie 10 lat. Czy aby na pewno? Czy aby na pewno? Wreszcie dochodzisz do miejsca, czy aby na pewno Jezus umarł za Ciebie? Czy aby na pewno wstał z martwych? Czy aby na pewno we mnie mieszka? Czy aby na pewno? Albo 100% pewności, albo demon. Ten świat potrzebuje proroków i królów. Ten świat potrzebuje. Rozumiesz? Takiego pokolenia, które jest pewne w swoich poselstwach i w swoim życiu codziennym. Ojcze, ja modlę się o Kościół. Ja chcę, Ojcze, aby kroki ludzi były pewne. Ja przeklinam każdą niepewność nad ludźmi. Ja związuję każdą demoniczną siłę niepewności. Ja przeklinam demoniczne siły chaosu i zamętu, które tworzą dziury w ludzkich umysłach. W imieniu Jezusa, Ty, diable, nie masz władzy nad ludźmi.
nie posiadasz władzy nad świętymi w kościele. Nie posiadasz władzy. Ja przypominam ci, diable, gdzie jest twoje miejsce. Twoje miejsce jest pod stopami Jezusa. Przypominam ci, diable, twoje miejsce. A teraz podchodzę od umysłów ludzi. Ja w imieniu Jezusa proklamuję nad umysłami ludzi spokojne myśli, pewne myśli, pewne myśli, pewne myśli. 100% pewność w działaniach. 100% pewność w zrozumieniu. 100% pewność w przeżywaniu. 100% W imieniu Jezusa ja związuję demoniczne siły niedowiarstwa, obsesyjne duchy prowadzące ludzi naokoło. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa ja mówię 100% pewności. 100% Ja nakazuję, aby każdy demon, który stoi za jakąkolwiek formą niepewności, odchodził teraz od ludzi. Teraz! Teraz! For od umysłu! For od emocji! For od ciał! For! Pewność! Pewność! Pewność tym, co się czuje! Pewność tym, co się myśli! Pewność! Pewność tym, co się wypowiada! Pewność w działaniach! Pewność! 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 Ojcze, Ty włożyłeś tam perła do rąk i założyłeś korony na głowy. Ojcze nasz, wywyższamy Cię! Wywyższamy Ci, Królu! Wywyższamy Cię! Kadara, kadara, kadara! Pewność w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa.